Dobry. Sprawa Inki, bo to was też ciekawi z jednej strony. Już nawet jak powstały teksty, że jakiś przekręt nigeryjski i teraz nie wiadomo jak chcą wyłudzić pieniądze, bo takie w komentarzach też się znajdują. Dobrze. Napisałem do Zuzki. Zuzka to jest ta siostra, która w czarnych okularach wysłała podziękowanie dla wszystkich za zainteresowanie i ogólne przejęcie się tym tematem. No i teraz tak, napisałem jej, że tu ludzie jakby się może nie denerwują, ale już zaczynają spekulować nawet, że coś ukradliśmy, wyłudziliśmy albo takie rzeczy. No i Zuzka odpisała tak, nie pokażę żadnego nekrologu i innych rzeczy z tego względu, że z jednej strony nie prosiła o te pieniądze i dla niej zapewne, tak to mogę rozumieć, takie coś jest na niskim poziomie, nie wiem jak to nazwać, że o coś prosi. Pewna godność pewnie też jest zachowana. Ona o te pieniądze nie prosiła, ja to zorganizowałem, oczywiście się udało, dziękuję za wsparcie, za zainteresowanie wszystkich. Ale teraz tak, dochodzenie w tej sprawie się toczy i zapewne będzie taki sam impas, jak jest w sprawie z Łodzi na Roosevelta. Czyli mamy 3 lata, a sprawa jakby w martwym punkcie. I tu pewnie będzie to samo. Policja czegoś tam dochodzi i teraz jakiekolwiek takie próby mogą świadczyć, że ingerujemy w to śledztwo albo coś i inne rzeczy. Z jednej strony oficjalnego stanowiska właściciela żurawia nie ma. Jest tylko to, co pokazałem w rozmowie z właścicielem żurawia, bo tam się dochrapałem. No, tylko powiedział po prostu, że szyba i wszystko było usunięte, odstawione w kabinie. Oficjalnego czegoś takiego nie ma. No i nie idzie uzyskać ani ja, ani rodzina tego nie może uzyskać. Więc kompletna cisza w tym temacie. Co zrobi policja, jak to rozwiąże, też nie wiem. Ale żeby nie wyjść na, nie wiem, hochsztaplera, jakiegoś oszusta czy cokolwiek, no pokazuję co mam. Pieniądze nie są wypłacone, można to zobaczyć na zbiórce. Zbiórka będzie trwała tam chyba jeszcze 1,5 miesiąca, jakby co. Nie są wypłacone. Jeżeli trzeba będzie, jest tam opcja zwróć. Więc to nie jest żaden problem. Tu właśnie pytanie do was. Co robimy dalej? Bo rodzina w stanie emocjonalnym, jakim jest teraz, nie dziwią takie decyzje. Nie dziwi coś takiego, że teraz pieniędzmi jakby wyrównamy stratę, do której doszło. I nie są ważne dla rodziny pieniądze w tej kwestii. To nie jest targ żaden. To nie jest sposób na zbicie kapitału na śmierci, na tragedii. Tak samo ja nie mogę drążyć też nie wiadomo jak hiena cmentarna jakaś, żeby cokolwiek uzyskać od was czy cokolwiek, czy moje klikalności, bo to jeszcze mi ludzie zarzucą. Co mogłem przedstawić? Przedstawiłem. Sprawa tam jakby się toczy. Teraz pytanie do was, co robimy z tym fantem? Czekamy? Czy po prostu zwrócić pieniądze? Czy ja się wygłupiłem? Nie, to był dobry odruch wobec mnie. Tak ja uważam. Dobry odruch. Tylko teraz co dalej? Jeżeli tam są przesłanki do tego, że no właśnie jakaś korupcja w Czechach jest, czy inne rzeczy, czy dziwni ludzie w to ingerują, no siła firmy jest większa zawsze, pamiętajcie, nie? Oni mają pieniądze na prawników. Jeżeli ktoś się im przeciwstawia, to jest to człowiek, który samemu kombinuje sobie pieniądze na adwokata i walczy z czymś większym. Nie zadrażniać tej sytuacji, też wyjście. Nie ingerować, też wyjście. Ile się dało, zrobiło się szumu, jakby może nie medialnego, bo gazety też tam o tym nie piszą, ale cokolwiek w internecie jest. Zobaczymy, czy po jakichkolwiek ustaleniach będą jakiekolwiek dokumenty, które będzie można pokazać i czy rodzina będzie tego chciała, bo też może być tak, tam wszyscy pracują właśnie w branży i mogą też się bać o stratę pracy. Tym bardziej teraz, jak mamy kryzysy i
nie wiadomo jak następna fala pandemii, każdy będzie się bał o pracę. Dobrze, to tyle. Dobrze by było, jakbyście komentowali, co zrobić, jakie są wasze jakby pomysły na ten temat. Was pytam. Wy żeście się jakby zbierali, dokładali, was pytam. Jedna jeszcze tylko taka małe sprostowanie. Rząd specjalnie tak pisze, żeby jakby okazać moją pogardę. Tym bardziej, że w tym poście poprzednim specjalnie to wpisałem, że specjalnie tak jest napisane. Żeby pokazać na przykład na przykładzie bóla, co o tym sądzę. Jeżeli zdarzają się błędy ortograficzne, no to niestety ja szybko piszę czasami. Słownik w Huawei'u to też nie za fajna rzecz, bo niby jest intuicyjny i czegoś się uczy i później, jeżeli się szybko robi posty, może robię to za szybko. Ale niektóre rzeczy piszę celowo. Tak jak te, żebym 15 tysięcy zarobił. To miało być po Januszowemu. Dobrze. Tyle wiem, tyle przekazałem. Komentujcie. Dziękuję bardzo.